Wiecie, gdzie się narodziły takie pieśni, jakie dziś śpiewali? Jest bardzo ciekawe przejście w historii muzyki chrześcijańskiej, jeśli chodzi o te pieśni. Był taki okres, kiedy kościoły śpiewały pieśni na przykład pielgrzyma, kiedy śpiewano takie pieśni, gdzie teksty były czasami takie jak kazanie. Nie wiem, czy zauważyliście w pielgrzymie. Niektóre pieśni są tam takie, że jak przeczytasz, to już byś kazania nawet nie musiał słyszeć, tam już ono jest w tym. Potem, wiecie, przyszedł taki troszkę ciężki czas na Kościół i ci, którzy przyglądają się muzyce chrześcijańskiej, jakby jedni chętniej, drudzy mniej chętniej zauważają, że przyszedł taki czas, że oczywiście nadal pozostała ta radość, nadal przesłanie chrześcijańskie w pieśniach, natomiast pojawiło się coś takiego, że niektórzy ludzie zaczęli narzekać, że w tych pieśniach jest za dużo takiego ja, co ja jestem. Takiego ego ludzkiego, nie? I oczywiście nie zawsze mieli rację. To nie było tak, że zawsze w takich pieśniach tak było. I chcę wam powiedzieć, że jakiś czas temu, kiedy świat wszedł w pewien duchowy etap takiej trochę, my to myślę czujemy, którzy mamy to duchowe serce czynne, takiej trochę ciemności, czujecie zagrożenie, czujecie takie, że świat wszedł w taki duchowy chaos. W sercu Kościoła narodziła się właśnie taka muzyka, jaką dziś słyszeliście, muzyka modlitewna. Muzyka, która wymaga czegoś więcej niż bycia na sali. To jest ta muzyka, która ma, pamiętam jak będąc w zupełnie innym zborze, zobaczyłem, że w czasie takiej właśnie pieśni ludzie potrafili wykorzystać nie tylko na to, żeby siedzieć, ale nigdy nie zapomnę, niektórzy z was wiedzą o czym mówię, bo byliśmy tam razem, kiedy jedna ze starszych, już siwych babci, można powiedzieć, wstała i zaczęła chodzić z przodu koło młodzieży, kłaść na nich ręce, przytulać ich i modlić się o nich. I trwała właśnie tego typu pieśń, jak ta chyba druga, którą tu śpiewali. Nie ta sama, ale tego typu. I narodziło się w sercu Kościoła coś takiego, że Kościół nie tylko zaczął razem śpiewać, ale zaczął powracać znowu do wspólnej modlitwy. I ciekawe dla mnie było, kiedyś jeden brat w takiej dyskusji różnych ludzi spotykam, jak głoszę, właśnie troszkę zaatakował tego typu śpiewanie i mówi, wiesz, bo to tam jest tylko i tam, bo, no bo ja nie lubię tej muzyki, ja się źle czuję, ja za długo muszę stać. Wiecie, i człowiek, który krytykował, że w muzyce było za dużo ja, powiedział mi 5 zdań, w którym każdym było 3 razy ja. Ta muzyka nie wymaga tego, żebyście stali. Mówię wam to jako nauczanie, nie jako mądrowanie się. Nie wymaga tego, żeby ktokolwiek z nas stał. To jest muzyka, przy której możecie usiąść, możecie klęczeć, możecie stać, ale to jest muzyka, która wymaga czułego serca na Ducha Świętego, aby się modlić. To nie jest muzyka dla kościoła, który przychodzi, żeby wysłuchać czegoś takiego koncertowego. To jest piękne, kiedy to mamy. Czasami, nie wiem, orkiestra, chór ma pieśń z tekstem, która nie jest po to, żebym, wiecie, w jakiś tam sposób, nie wiem, miał czas modlitwy, ale bardziej po to, żeby mnie pouczyć i wprowadzić w modlitwę. I wtedy on się dopiero zaczyna. Tutaj dostaliście wyższą szkołę jazdy, tak bym powiedział. Trzeba się umieć zacząć modlić. Kościół dawniej się modlił, wiecie, dawny kościół, czy wczesny kościół, niedawny, śpiewał coś takiego, oni nazywali to kanony. Kanony wczesnego kościoła. Śpiewali pieśni, które my byśmy dzisiaj, nie wiem jak byśmy się czuli, ale w kościele pierwszego, drugiego wieku czulibyście się dziwnie. Potrafili 10, 20, 30 razy powtarzać to samo słowo, śpiewając ten sam werset Słowa Bożego, wchodząc w głębie, w poznanie. To jest bardzo ciekawe, jeśli się tym zainteresujecie. Także w tamtym tygodniu przyszła mi ta myśl, nie w tamtym tygodniu, 9 tu głosiłem, to była niedziela. Ostatnia niedziela, kiedy tutaj miałem przyjemność głosić, głosiłem wtedy o przyjściu Pańskim i Bożym Narodzeniu, pamiętacie? Pokazałem pewne łączność i wtedy inna grupa grała, ale myślę, że tego mi strasznie będzie brakować. Chciałem dzisiaj w Słowie Bożym poruszyć coś, co w jakiś sposób chyba nie wiąże się bezpośrednio ze świętami Bożego Narodzenia. O tym bardziej blisko mówiłem ostatnio. Ale jest takim z kolei pouczeniem tego, po co przyszedł Jezus, co nas nauczył. Albo zacznę w ten sposób, jeszcze inaczej. Po co są święta? Żeby świętować, nie? Po co są święta?
Jeżeli chcemy się nauczyć tego, po co są święta, to musimy spojrzeć na święta żydowskie, bo to oni najbardziej nas uczą, po co są święta. Każde z ich świąt, którekolwiek byście nie popatrzyli, było po to, aby pamiętać ważne wydarzenie w życiu narodu, które ten naród przybliżyło do Boga, które było jakimś Bożym działaniem w życiu tego narodu. Święta nigdy nie było po to, że Żydzi sobie powiedzieli, wiecie co, a poświętujmy się, tak nudne życie zrobimy ze święta. Nie. Święta zawsze były ustanowione, aby pamiętać, co wielki Bóg uczynił dla narodu, co uczynił dla ludu, co przyniósł, co pouczył. Święta były po to, aby skupić się na Bogu. Czasami, wiecie, z niepokojem obserwuję, jak sam nie krytykując innych siebie, pozwalam sobie na to świąteczne zabieganie, zakupy, wydajesz kupę pieniędzy, to przygotowania, a potem, kiedy chcę pokoju, chcę się uciszyć, okazuje się, że nie ma tego pokoju, że znowu wszystko pędzi, znowu nie ma na nic czasu. Gdzieś jakiś renament czuję, że sobie muszę zrobić, bo się okazuje, że nawet jako Kościół potrafimy czasami tak się zapędzić w te święta, nabożeństwa i kolejne aktywności, że powoli ze zmęczenia zapominamy właściwie, o co nam w tym wszystkim chodziło. Myślę, że mnie rozumiecie, nie wiem, czy tylko jest to moim przeżyciem, czy i waszym, że czasem tego tyle, tych przygotowań, tego biegania, a czasem tak mało mamy czasu na ludzi, na to, żeby kochać ludzi, być z nimi. Ktoś kiedyś powiedział, i to jest, myślę, wielka prawda, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, że większość ludzi nie pamięta, co dostała, jak to tam kto woli powiedzieć, na gwiazdkę, pod choinkę, różnie ludzie na to mówią. Nawet niektórzy mówią od aniołka, nie? Wszystko jedno, tam jeszcze inne tradycje od dzieciątka Jezus. To nie chodzi mi o to, jak to powiemy. Ale bardzo często po latach nie pamiętamy, co dostaliśmy, ale wiecie, co pamiętamy? Kto był z nami przy stole. Kto nas kochał, kto był obok. Jest tak czy nie? Nie? Nie pamiętasz, co tam dawno temu. No może pamiętasz, masz dobrą pamięć, ale najbardziej pamiętasz, kto był koło ciebie. Ludzi się kocha. To są święta. Dzisiaj chciałbym wejść w taki werset, który, jak powiedziałem, bezpośrednio się z tym nie łączy, ale czas, aby coś więcej w tym wersecie usłyszeć. Ten werset około 3 tygodni temu w czasie lektury Słowa Bożego, w czasie mojej modlitwy, dosłownie jak błyskawica uderzył we mnie, czytałem go całe moje życie i całe moje życie tak do mnie nie przemówił, jak około 3 tygodni temu, kiedy gdzieś plus minus 3 tygodnie temu, kiedy go studiowałem. Myślę sobie, że teraz, kiedy dużo na świecie się śpiewa o Betlejem, o tym, że się Pan narodził, zapomina się czasami, że On się narodził dlatego, że tak Bóg, co? Umiłował świat, że dał. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Dał i to danie, ten prezent, to obdarowanie świata jest przez proroków się posuwa przez lata i mówiłem o tym ostatnio, nie będę się powtarzał, aż dochodzi do tego miejsca, kiedy otrzymujemy go i czytamy o nim w Betlejem. Pomiędzy Betlejem jest gdzieś na środku pomiędzy nami i Abrahamem, wiecie o tym? My jesteśmy 2000 lat z tej strony i spoglądamy na Betlejem i Golgotę. Abraham był 2000 lat po tamtej stronie. Dokładnie, jeśli wierzyć, to niektórzy nawet potrafią wyznaczyć datę, że urodził się w 2018 roku przed Narodzeniem Pańskim. Ja nie wiem, na ile to jest dokładne, na jakich zasadach. Przeczytałem u jednego uczonego. Nie wiem, jak to się dało. Może miał metodę. Nie wiem. Ale wiemy, że plus minus 2000 lat gdzieś pomiędzy nami. To nie chodzi o matematykę teraz. Chodzi o to, że Abraham patrzył 2000 lat z tamtej strony i musiał uwierzyć w to, co się dopiero stanie, to, czego jeszcze nie było. I uwierzył Abraham Bogu i dał temu wyraz różnymi swoimi działaniami. My jesteśmy 2000 lat z tej strony i musimy uwierzyć w to, co już się stało, co już było.
co dużo wyraźniej widzimy niż Abraham z tamtej strony, bo on wierzył, że się stanie, a my musimy wierzyć, że się stało. Wierząc w to, co się stało, spoglądamy na to i to, co mówiłem 9 ostatnio, o czym chcę nawiązać teraz, wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Że najważniejsze pytanie dzisiaj na tej sali jest, czy jestem gotowy na to, gdy Syn Boży przyjdzie po swój Kościół. Czy jestem gotowy? I pamiętacie, jeszcze nawiązując do poprzedniego kazania, mówiłem o czymś takim, że Słowo Boże mówi, a nie opuszczajcie wzajemnych zebrań waszych, pamiętacie? Powiedziałem wtedy, że to nie chodzi o to, żeby siedzieć w ławce. Bóg nie mówi, że będę chodził po sali i sprawdzał obecność. Jesteś obecny? Jesteś obecny? Mówiłem wam wtedy, pamiętacie, można być na sali, ale nie być. Nie być kościołem, nie być gotowym. Nie opuszczajcie zebrań waszych, to jest dużo głębsze niż przyszedłem i siedzę. To jest to, kim jestem, kim siedzę, jak spędzam czas w modlitwie przed moim Panem. Czy ja naprawdę tutaj dzisiaj jestem? Czy wyznałem moje grzechy? Czy przyszedłem czysty? Czy nie obciąża mnie konflikt z kimś? Czy nie obciąża mnie jakaś nienawiść? Ponieważ tym bardziej tego nie róbcie, Biblia mówi, im bardziej widzicie, że dzień ten się przybliża. Ale pisze tam, aby również z powodu tego, że nie opuszczamy spotkań, czyli jesteśmy na nich rzeczywiście jako Kościół. Jeszcze raz mówię, nie chodzi o to, że siedzi tutaj Mirek Kulec, ale chodzi o to, czy Mirek Kulec należy do Ducha Świętego, czy jest nim prowadzony. To jest prawdziwe bycie tutaj. Są ludzie chorzy, którzy nie mogą chodzić, ale oni bardziej czasami są niż ci, którzy są. Są ludzie, którzy są w więzieniu i tam się nawracają, nie mogą pójść, ale czasami bardziej są niż ci, którzy są wolni i mogą być, ale ich nie ma. Siedzą co prawda, ale ich myśli są kompletnie gdzie indziej. Serca gdzie indziej. I jest coś takiego, abyśmy się wzajemnie pobudzali do, kto z was pamięta, do miłości, nie? Do wzajemnej miłości. I to jest coś, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wy wiecie, że temat agape jest niewyczerpanym tematem. Temat miłości agape. Agape, czyli miłość, koło której nigdy nie ma żadnego ale, żadnego słowa ale. Jedyny raz, kiedyś ostatnio to powiedziałem, się ludzie śmiali, że jedyna okazja, kiedy ja używam słowa ale, koło słowa miłość, to jest, kiedy mówię, że miłuję ale. Moją ale. Amen. Dzisiaj chcę powiedzieć coś o słowie miłość. Rzymian 13:10. Posłuchajcie to słowo. Ja za chwilę sobie otwórzcie, chwilę nie otwierajcie. Dajcie mi je powoli przeczytać i niech was wsiąknie. Nie przekracajcie, za chwilę to zrobicie, naprawdę tam to piszę i sprawdzicie zaraz, ale usłuchajcie tego wersetu. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Słuchajcie, czytałem to rano i jak błyskawica, miłość bliźniemu złego nie zrobi. Bóg mówi, słuchaj, masz miłość? Nie bój się, nikomu krzywdy nie zrobisz. Masz swoje filozofie, inne rzeczy, no to nie wiadomo, ale tu na pewno nie zrobisz. Cię czasem trudno uwierzyć mi było, ale nawet takie rzeczy musi nam mówić Pan Bóg, że miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Ale chciałbym, abyśmy troszeczkę na ten werset dzisiaj troszeczkę zmienię kierunek, czy inaczej, zmienię kolejność studiowania tego wersetu. A więc nie chciałbym, abyśmy go przestudiowali, czy przemyśleli ten werset od tego, że miłość bliźniemu złego nie wyrządza, ale najpierw zajmę się drugą połową tego wersetu. Większość tego, co powiem, będzie dla was bardziej przypomnieniem niż nowością, bo to wiecie, ale ważne jest, żebyśmy mieli właściwą definicję tego, czego wypełnieniem jest co? Czyli tego, dlaczego miłość jest wypełnieniem zakonu. Jakby inaczej, obracając to wszystko, to pomoże nam zrozumieć potężną prawdę zawartą w pierwszej części tego wersetu, do kropki. Widzicie tą kropkę? Laska nie udała bliźniemu nic złego. I tam mamy kropkę. I tam mamy dalej, jetedy laska napełnieniem zakona, tak? I ta kropka po środku, zobaczmy na tą drugą część, jest wtedy miłość wypełnieniem zakonu.
Co to znaczy? To znaczy, że co? Fajnie brzmi, nie? Ale co to znaczy? Miłość. No ale co? Pamiętacie? Zakon lub jak wolimy prawo może oznaczać wszystkie przykazania, jakie dał Bóg. W takim znaczeniu bywa używane słowo zakon. Czasami słowo zakon bywa używane w znaczeniu, że są to księgi mojżeszowe nazywane prawem. Czasami zakonem jest nazywany cały Stary Testament. Chociaż, wiecie, Żydzi, naród żydowski nie używa słowa Stary Testament. To jest przymierze bardziej, nie? I nie używają słowa stary. Jezus używał go w całości. Ten Stary Testament wiemy, że nazywa się Tanach, już tutaj mój, ten, co mi zawsze podpowiada. I widzimy, że Jezus go używał. Pamiętacie, gdzie kiedyś miałem na ten temat kazanie, dziś tylko przypominam? Używał go w drodze do Emaus. Tam mamy napisane w Łukaszu 27 cały Tanach. Pamiętacie słowo Tanach? To jest tak naprawdę akronim. Wiecie, z akronim składa się z pierwszych części nazwy każdej z ksiąg, które tworzą Stary Testament. Z czego się składa Stary Testament? Z Mojżesza, z proroków i z pism, tak? I Tora, Nebim i Ketubim, Tora, prorocy i pisma, to nam się w ten sposób tutaj układa. Tanach. I dlatego oni mówią na to Tanach. I Jezus go używał w całości i począwszy od Mojżesza, mamy Dzieje Apostolskie, poprzez wszystkich, co? Proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Widzicie? Mojżesz, prorocy, pisma. Całe to wskazywało na niego. I to jest teraz ten. I jak na to patrzył naród żydowski? Co tutaj widzimy, kiedy patrzymy na Stare Przymierze? Widzimy 613 przykazań. 613 przykazań, które tworzą zakon, który oni przestrzegali. Prawo, które przestrzegali. Składał się on, to wiecie, bo o tym było nieraz tu nauczane, 248 zakazów, 365 nakazów, nie? Na każdy dzień prawie nakaz. I wszystko to mamy streszczone gdzie? W Dekalogu. Całe te 613 mamy zbite do kupy w 10. Tak, w gromadzie razem mamy. 10, razem jest to tu podane. Wszystko streszczone w Dekalogu. Dekalog 4, pamiętacie tablicę? 1000 razy o tym tu mówiliśmy. Pierwsza 4 przykazania, które są relacją między Bogiem i człowiekiem, czyli Bóg mówi, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem, nie chce, żebyśmy sobie Go budowali, rzeźbili, majstrowali, przedstawiali, nie chce, żebyśmy byle jak o Nim mówili, ale abyśmy mówili z szacunkiem, ale chce, abyśmy też mieli czas, święty dzień, w którym będziemy mieć z Nim relację. To są pierwsze 4 przykazania. Potem przechodzi do drugiej tablicy, mamy 6 przykazań, gdzie Bóg zaczyna nas nauczać, że skoro życie jest święte, to święci są ci, którzy uświęceni są ci, czy czczeni, którzy je dają, a więc rodzice. Czci ojca swego i matkę swoją. Oni są dawcami. I to jest to przykazanie z obietnicą, pamiętamy, nie? Jedyne takie, gdzie jest taka obietnica mocna dana obok niego. Żeby ci się dobrze działo, żebyś długo żył. Ale dlatego, że rodzice są kimś, kogo Bóg mówi... Ty nie jesteś do tego, żeby ich wychowywać, oceniać. Ty czci ojca i matkę, szanuj ich swoją modlitwą, swoją postawą, swoim słowem i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ z nich wychodzi życie, a życie jest święte. Dlatego nie będziesz nikogo zabijał. Ale nie chodzi o to tylko, żeby kogoś nie zabić. Nie? Mówiłem to 1000 razy, myślę, że to znacie na pamięć, ale chcę, byśmy zobaczyli drugą część tego, czym jest ten zakon. Nie chodzi o to, żeby kogoś tylko nie zabić, ale również ten człowiek ma swoje ciało, ma to, co jest święte, co Bóg dał. I Bóg mówi, nie będziesz tego w żadnym wypadku, co? Pożądał. To nie, bo pożądanie nie jest miłością. Dzisiaj świat myśli, że to jest miłość. Dzisiaj ludzie mówią, że uprawiają miłość. Nie wiem, czy gorzej można o miłości powiedzieć. A tak naprawdę jest to pożądliwością, nie? Nie będziesz tego pożądał. Ale ten, którego nie zabijesz i nie będziesz go pożądał, jest ubrany. A jak w ubraniu są co? Kierzenie, nie?
Czyli nie będziesz mu z tych kieszeni nic wyciągał, ani niczego nie będziesz mu zabierał, czyli nie będziesz kradł. Ale to jest mało, że nie będziesz kradł. Bóg mówi jeszcze głębiej. Również wobec Niego, patrząc w Jego oczy, jeśli wierzysz, że życie jest święte, a tchnienie w człowieku pochodzi od Boga, to nigdy nie odważysz się spojrzeć w oczy choćby najgorszego albo najlepszego człowieka i powiedzieć nieprawdę lub kłamstwo, ponieważ naruszasz Bożą świętość bez względu na to, kim On jest. Życie i dech, który w Nim jest, jest dany Mu od Boga. Amen czy nie? Nie będziesz składał wobec Niego żadnego fałszywego świadectwa. Również nie będziesz musiał niczego zabrać, co jest Jego w tym wszystkim. I w ten bardzo prosty sposób Bóg nas poprowadził tutaj w przykazaniach. I teraz Jezus, opisując te dwie tablice, cały czas jesteśmy w drugiej części, i wtedy łaska napełnienie zakona, tak? Jezus streszcza je do dwóch przykazań. Jezus mówi, nie trzeba 613, nie trzeba 10, dam wam dwa i w nich zmieści się każde choćby i z tysiąca, z tych 613. To jest zapisane w Marku 12, 29, 31. Jezus odpowiedział, i teraz uwaga, Jezus podaje nam numer przykazań. Pierwsze przykazanie jest to, jakie? Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Miłość powoduje całą resztę. Kochasz swojego męża? Kochasz swoją żonę? Ja kocham moją Gośkę kochaną. Wiecie co? Nie muszę codziennie rano wstawać i myśleć sobie, ojej, pomóż mi Gośka, żebym cię nie kłamał dzisiaj. Po prostu miłość powoduje przez całe lata naszego małżeństwa, 27 lat. Ja wiem, że dla niektórych z was to jesteśmy ciągle w przedszkolu, nie? No ale tyle mamy, ile mamy. Przez 27 lat naszego małżeństwa nigdy jej nie okłamałem. Może ją wprowadziłem w błąd gdzieś, może coś tam chłop czasem, wiecie, nie wszystko widzi, nie? Ale nigdy nie było tak, że jej powiedziałem coś, co jest absolutną nieprawdą i wiedziałem, że ją kłamie. Ponieważ miłość powoduje, że tego nie robisz. Możesz się pomylić, ale powiem tak, możesz zawieść, ale nigdy nie zdradzisz. Więc Jezus mówi, to jest pierwsze, względem Boga. I teraz, kiedy Go kochasz, to wszystko, co robisz, wynika z tej miłości. I wtedy nie masz problemu, nie? A drugie przykazanie jest, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, innego przykazania, większego ponad te nie masz. Jezus mówi, przestudiujcie te dwa, a odkryjecie, że wszystko, co czynicie, jest duchowe. Mówi, ludzie, popatrzcie na te dwa, popatrzcie w oczy bliźniego, mówcie mu prawdę, nie zabierajcie mu, nigdy nie odważcie się powiedzieć bliźniemu nieprawdy. Nie odważcie się mu coś zabrać, nie odważcie się go pożądać, nie odważcie się go niszczyć, bo życie jest święte. I nigdy, chcę wam powiedzieć, nigdy nie ma kłamstwa, które jest kłamstwem od Ducha Świętego, bo Duch Święty jest duchem prawdy. Mówienie sobie, że kłamie kogoś dla jego dobra, jest absolutnym niezrozumieniem tego, czym jest naśladowanie Chrystusa. To jest tak, jakby powiedzenie, Boże, pomyliłeś się. Są też kłamstwa dla dobra, nie? W Ewangelii Mateusza na tych dwóch przykazaniach, Biblia, on tam dodaje, opiera się cały zakon, Mateusz 22, 40, nie? Na tych dwóch, 22, 40, opiera się cały zakon i prorocy nie pozostają streszczone do dwóch przykazań. Słowo Boże teraz posuwa się jeszcze dalej, pamiętacie? 613, 10, 2 i Bóg mówi, tu nie skończymy, idziemy do jednego. Żebyście się mogli zakochać bez reszty, jak dzisiejsza pieśń mówiła. Ty jesteś wszystkim, co mam. Jesteś wszystkim, czego pragnę. Jesteś wszystkim. I tu dochodzimy do naszego wersetu, do Rzymian 13 i od 9 wersetu, 13 rozdział, od 9 zaczynamy to widzieć. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne, w tym słowie się streszczają. Jeszcze raz, przykazania streszczają się w jakimś słowie. Jakie to jest słowo? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Bóg jest miłością. Pamiętajmy, miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością.
Bo tu się dzisiaj też świat umyli. Bóg jest miłością i to jest miłość bezwarunkowa, agape. Wypełnienie zakonu nie jest pocieszanie się, że, nie wiem, Pan Jezus zrobił to za nas, o, Pan Jezus się urodził w Betlejem, super, będziemy się rozczulać. Wypełnieniem zakonu jest naśladowanie Boga, który jest miłością, naśladowanie Go od Betlejem przez Golgotę, spoglądając w górę. Nie możemy zobaczyć tego lepiej niż przez Jezusa, naszego Zbawcy i Nauczyciela. I teraz możemy dopiero wrócić do naszego wersetu 10 i zobaczyć: miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Widzicie, czemu chciałem najpierw drugie zrobić? Żebyśmy zobaczyli, o czym on właściwie mówi. To jest to, tu się streszcza wszystko. Wypełnieniem. Może jeszcze słowo wypełnieniem dodam. To jest ciągle z tej drugiej strony. Że miłość jest wypełnieniem zakonu. Widzicie to słowo wypełnieniem? Byłem zapomniał. Ostatnio się przyglądałem temu słowu z każdej strony. Słuchajcie, ciekawe słowo. To jest greckie słowo, to nie ma znaczenia, brzmi po grecku pleroma, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, co ono naprawdę znaczy. Wiecie, co to za słowo jest? Ciekawą rzecz odkryłem. Jeden uczony człowiek w słowniku napisał, że jest to słowo używane w języku marynarzy, używane w porcie, tam, gdzie stoją okręty, statki, które wypływają w morze. I kiedy takie słowo było wypowiadane albo zapisywane, czyli to pleroma, to oznaczało to, że, jak mówiłem, dotyczyło statków, okrętów, że statek jest przygotowany, zaopatrzony, załadowany i obsadzony właściwą załogą, czyli właściwymi ludźmi. I teraz dopiero może z portu wypłynąć. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Bóg mówi, jesteś tym, kim masz być, masz to, co powinieneś mieć, jesteś zaopatrzony, załadowany, napełniony wszystkim, co masz mieć, wtedy dopiero z prawdziwą miłością wychodzisz. Wypełnieniem jest miłość i to musi być Jego agape. Jana 13:34 mówi nam, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Zobaczcie, ile tego tu jest. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Mieliśmy tu dziesiątki kazań z tego wersetu i za każdym razem to pytanie, czy po tym nas ludzie poznają. Ale nie poznają nas po tym ludzie, jeśli nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Miłość bliźniemu krzywdy nie zrobi. I taki Kościół może wyruszyć do tego przyzna się Duch Święty. Wejdzie jak wiatr w jego żagle i poprowadzi go. I tu możemy uważniej spojrzeć teraz dopiero na ten 13:10a, na tą pierwszą część. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Miłość. Kochasz Boga? Kochacie Pana Boga? Kochacie Jezusa? Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, tak, jest kłamcą, tak mówi Słowo Boże. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, Bóg mówi, że możesz być tylko ateistą wtedy. Jeśli nie kochasz brata, na pewno jesteś ateistą, nawet jeśli zjadłeś wszystkie teologiczne mądrości. Wiecie dlaczego? Bo Bóg mówi tak, kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? On ma dwa wyjścia, albo jest ateistą, albo wierzy tak jak diabeł, czyli wierzy i drży. Ale nie ma normalnej relacji z Bogiem. Bo nie może. A człowiek tupnie nogą i powie, mogę. Tego głupka nie będę miłował, ale mogę Boga. Nie, Bóg mówi, nie możesz, ponieważ Go źle nazywasz, źle o Nim myślisz i nie miłujesz tego, którego ja powołałem, aby w Tobie zobaczył mnie. On żyje i ja Go kocham. My już wiemy dobrze, jako wierzący, że książki i filmy, nie wiem, tak zwane romanse, słyszeliście o romansach, nie? Romans w telewizji, romans w książce. Większość z nich absolutnie nie mówi o miłości, chociaż się mówi o nich, przynajmniej po Polsce się tak mówi, że miłosny film albo książka o miłości. Tam jest guzik o miłości, tam jest o egoizmie. Tam jest o nieudanym życiu, tam jest o pożądliwości, tam jest o pragnieniu niebycia samym, ale tam nie ma nic z definicji Bożej miłości. To, co świat nazywa miłość, to nie jest miłość. Mało tego, wiecie, odkryłem, że dzisiaj nawet egoizm myli się z miłością.
Jakiś czas temu przeglądałem wiadomości. O tak, ja nie lubię oglądać wiadomości. Czasem przelecę w 3 sekundy, o tak, główną stronę. Nie pamiętam, kiedy oglądałem w telewizji wiadomości. 2 lata, 3 lata, nie wiem już ile. Albo jeszcze więcej chyba. Nie lubię. Ponieważ wystarczyło, że nagrałbym wiadomości 18 lat temu i mogę sobie te same puszczać, tylko nazwiska zmieniać. Nic się nie zmieniło. I przeglądam sobie raz wiadomości, słuchajcie, i czytam takie coś, że w Polsce jeden facet z miłości zabił żonę. Czy oni rozumieją słowo miłość jeszcze? Ona z nim nie chciała być, no bo przychodził pijany i ją bił, ale on ją tak kochał, że ją zabił, bo nie mógł bez niej żyć. Czy uważacie, że to jest miłość? To jest patologia. To jest choroba. To jest grzech. To jest bagno, ale to nie jest miłość. My wiemy, że miłość to jest agape, a koło słowa agape nie ma żadnego słowa ale. Jest bezwarunkowa. I teraz pytanie, jak daleko sięga agape? I znowu mógłbym wam opowiedzieć o Jezusie, który przyszedł do żłobka, narodził się w Betlejem w żłobku, przyjął postać sługi i poszedł nauczając przez ten świat i uczył ludzi, ale opowiem wam inną historię z historii Kościoła. Bo opowieść o Panu Jezusie, który narodził się w biedzie i w nędzy w żłobku, znamy nawet z wielu pieśni, z Biblii, z dzieciństwa, ze szkółek i tak dalej. Kto z was nie czytał jeszcze ani raz w życiu o Betlejem? No to wtedy przeczytam, jak jest chociaż jeden, nie? Znamy. Wiemy, że w tej biedzie, nędzy... Pamiętacie jedną z pieśni? Opuściłeś chwałę nieba i przyszedłeś do nas, nie? Czyli opuściłeś to, co należało się Jezusowi, chwała nieba? Należała się. Mógłby tam zostać? Mógłby. Opuścił to i przyszedł do nas, czy nie? Tak. Coś wam opowiem z historii Kościoła. Niedawno przeglądałem stare pismo, czy starą książkę opisującą stare dokumenty Kościoła i przeczytałem o niezwykłym przykładzie miłości. Był taki człowiek, żyjący już prawie 400 lat po Panu Jezusie. Był bardzo ważnym biskupem. Miał wysokie stanowisko i również ze względu na jego stanowisko spłynęło na niego dużo honorów, pieniędzy, wpływów i władzy. Ale ten człowiek był wyjątkowy. Wszystko, cokolwiek dostał, ten chłop rozdawał. On bez przerwy nic nie miał, bo ciągle albo nakarmił bezdomnych, albo kupił ubrania dla biednych dzieci, albo kogoś wyratował z więzienia. On bez przerwy rozdawał, dawał i dawał i dawał, aż zaczęli go nazywać biskupem miłosiernym. Nazywał się, miał bardzo ciekawe imię i nazwisko. Nazywał się, posłuchajcie, jak się nazywał. Poncjusz Metropiusz Anicjusz Paulin. Dużo, nie? Szlachetnego rodu, biskup. I teraz Paulin, będę o nim mówił, żeby całego tego nie czytać, został biskupem w miejscowości Noli, w Kampanii, jak my mówimy. I tak jak mówię, tam chodził, był znany z tego, że wszystko rozdawał, dawał chłopisko, nie zostawiał sobie nic, miał to, co na sobie, kochał swój kościół, głosił do tego kościoła słowo, próbował służyć ludziom i pokazywać Jezusa, jak umiał. Do pewnego dnia przyszła do niego wdowa. Okazało się, że w czasie jednej z bitew militarnych jakichś tam działań, jej syn dostał się do niewoli i ci, którzy go pojmali do niewoli, sprzedali go do Afryki jako niewolnika i tam w niewoli pracując, harując jako niewolnik, jako już nawet nie człowiek, bo już nie należał do siebie, umierał. I ta kobieta przyszła i mówi: biskupie, pomóż mi zebrać pieniądze, tyle i tyle żądają za takiego żołnierza. Oni go tam wykończą, on tam długo nie pożyje. I wiecie, on wyszedł i zaczął wszystkim bogatym o tym mówić. Zaczął o tym mówić w kościele. Próbował tej kobiecie zebrać te pieniądze, ale nie udało się tych pieniędzy zebrać. I ta kobieta rozpłakała się i przyszła do niego i zaczęła mówić: ty wszystkim pomagałeś. Czy nie ma dla mnie żadnej szansy pomocy? A on się gorliwie modlił, jak można pomóc bo to była wdowa, zapomniałem dodać, wdowie, która swojego jedynego syna straciła. Wiecie, co zrobił? Pewnego dnia przyszedł do niej i na szyi miał sznur, taki do trzymania kozy. Wręczył jej drugą końcówkę tego sznura
i mówi: zaprowadź mnie na rynek niewolników i sprzedaj mnie. Ja nic nie mam, co bym ci mógł już dać. Ona najpierw nie chciała, ale serce matki przeważyło, on ją do tego mocno namawiał. Wzięła i sprzedała go, czy dokładniej wymieniła go za pomocą transakcji niepieniędzy za niewolnika na swojego syna. I on został sprzedany, wywieziony do Afryki i harował jako niewolnik. Czy nie kojarzy wam się trochę ten człowiek z tym, że on naprawdę przeczytał o historii z Betlejem? Mógł siedzieć w wygodnym fotelu w pałacu biskupim. Harował, pracował na śmierć. W Afryce, w maleńkiej opasce przepasany przez biodra, każdego dnia umierając z pragnienia, głodu, poniżenia i bicia. Dał siebie, bo już nie było nic. To jest agape. Bezwarunkowa. Nie ma warunków. Miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Jestem zawstydzony tym człowiekiem. Jestem zawstydzony tym biskupem. Nawet mu do kostek nie dorastam, a tyle się jeszcze muszę uczyć. Jak często patrzę na ludzi, wiecie, ostatnio naprawiałem swoje auto. Jeden człowiek do mnie podszedł i mówi: chłopie, ty głupi jesteś, że to auto naprawiasz tak drogo? Przecież ty mówisz, że go chcesz sprzedać. Weź to tam, to tak zrobimy, żeby to szło i puszczaj to. Ja tak na niego spojrzałem i mówię: a chciałbyś pan, żeby panu ktoś takie auto sprzedał? Jak na siebie patrzeć? Gdzieś jakiś człowiek pracuje ciężko na swoje pieniądze, a ja mu będę śmierć sprzedawał, a ja go będę okradał? Będę mu w oczy, gdzie się duch pański tli, bo życie pochodzi od Boga. Nawet gdyby nie wiem, kim był ten człowiek, to jego życie jest ciągle darem Bożym. Może marnowanym, ale darem Bożym. I co, mam go znieważyć? Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, jeśli sobie możecie przypomnieć, kiedyście oszukali bliźniego, to nie trwajcie w tym grzechu. Wyznajcie go, bo Pan jest blisko. Nie idź do domu z tym. Dziś Duch Święty ci o tym mówi. Jeśli okłamałeś swojego sąsiada, jeśli zrobiłeś bliźniemu krzywdę, miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządzi. Jezus nigdy by ci tego nie zrobił. Czy jesteś naśladowcą Jezusa? Patrzę na tego biskupa i sobie, wiecie, co myślę? Myślę sobie, że kiedyś tam staniemy przed tronem Pana, gdy dojdziemy. Ja nie wiem, jak to się tam będzie rozgrywać. Nie wiem, wiem tyle, co Księga Objawienia mówi. Ale myślę, że będziemy mogli siebie poznawać. Będziemy mogli zobaczyć. Nie będzie tak, że nie będziemy wiedzieć, kto jest kim. Myślę sobie, że to będzie ciekawe, stanąć koło Hudsona Taylora i spytać, co myślisz. A Hudson Taylor powie: chociaż moje dzieciątko pochowałem w ziemi na misjach, chociaż moją żonę pochowałem w ziemi na misjach, chociaż straciłem tam zdrowie z powodu biedy i nędzy, warto było. Pamiętajcie, przez działanie Hudsona Taylora i takich jak on, dzisiaj w Chinach jest kilka milionów wierzących ludzi. Kiedy komuniści zagarnęli Chiny, wszystkie te eleganckie, angielskie, herbaciane misje zniknęły. Oni pili herbatkę, chodzili w garniturach i można było przyjść do ich kościółka, z tym, że nie wolno było siedzieć na miejscach, na których oni mieli takie tabliczki, wiecie? I płacili za każdą tą tabliczkę swoje miejsce. I kiedy Chińczyk przyszedł do tego kościoła, musiał stać z tyłu na stojących miejscach. Te kościoły zniknęły w ciągu pierwszego miesiąca panowania komunistów. Ich nie było. To, co Taylor położył, trwajcie wspólnie w modlitwie, w Chrystusie, w czystości, w prawdzie względem siebie. Tego żaden komunizm nie potrafi zniszczyć, bo to jest kościół zbudowany na skalę, a nie w jakimś budynku. A więc to jest ta miłość. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Bliźni... Tu przejdę szybko, bo tyle o tym mówiłem, że myślę, wszystko wiemy. Bliźni, moja definicja, pamiętacie ją, 1000 razy powtarzałem, to każdy człowiek, za którego umarł Chrystus. To jest bliźni. Bliźni to nie jest ten, co mi się podoba, a ten z krzywym nosem to nie mój bliźni. O, ten to ma, ten jest ładny, mi się podoba, to jest mój bliźni. Nie? Bliźni jest każdym człowiekiem, za którego umarł Chrystus, a więc krótko mówiąc, jest to każdy człowiek. Miłość, która wybiera obiekt, który miłuje, jest bezwartościowa. To nie znaczy, że macie być przyjacielem każdego człowieka. Nie możecie każdego człowieka miłować tak, jak swoją żonę, męża, albo kochać w ten sposób, jak się kocha najlepszego przyjaciela. To nie jest możliwe. Ale miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Miłować możecie każdego.
Wiecie, dla mnie taką lekcją jest, kiedy miałem okazję w życiu wielokrotnie, nie umiem policzyć na palcach, musiałoby być 100 ludzi chyba, ile ja razy byłem w więzieniu głosić Ewangelię, nie wiem, nie umiem policzyć, ale za każdym razem czułem, że nawet oni, czasami tak zwani porządni ludzie, pogardzają tymi, co są w więzieniu. A ja sobie pomyślałem, gdyby tak w moim życiu niektóre myśli, które miałem, sprawdziły się i zrobiłbym je i bym je nakryli, to też bym tam był. Tylko się teraz nie przyznaję, nie? Ale nieraz się pomyślało to czy tamto. Może mniej, jak byłem wierzący, ale pamiętam dni, kiedy moja mama płakała nade mną i nie wiedziała, co ma robić. Moje dzieci nigdy nie widziały mnie pijanego, nie wiedząc, co to znaczy. Ale moja mama płakała, ja wróciłem cały brudny, bo spałem w piwnicy, bo nie dotarłem, bo nie byłem wystarczająco trzeźwy, żeby do domu dojść. Nie chwal się. Nie? Wiecie, o czym mówimy, nie? Nie chwalimy się tym, nie ma się czym chwalić. Można się w pierś bić, nie? I to są inne rzeczy. Ja mówię o moich brudach, z których mnie Pan wyzwolił. I wiecie co? Już wtedy, kiedy żyłem tak, Jezus patrzył na mnie. Jak myślicie, kochał mnie wtedy Jezus, czy nie kochał? Chcemy wstępować w Jego ślady? Kochalibyście mnie wtedy? Czy kochalibyście mnie, gdybym zamiast jako wasz pastor przyszedł tu brudny, śmierdzący, a może nawet pijany? Pewnie, że to jest inny rodzaj miłości. Inaczej się kocha przyjaciela, mówi się, chodź na herbatę, siądziemy, porozmawiamy. Inaczej się kocha kogoś takiego. Takiego kogoś trzeba czasem po prostu nakarmić. To jest wszystko, co możesz dla niego dziś zrobić czasem. Bliźni. Miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Ostatnia moja myśl, czy ostatnia część tego wersetu. Miłość przemyślałem, bliźni przemyślałem, złego nie wyrządza. Chcę wam powiedzieć, absolutnie to zło tutaj jest absolutnie głębokim słowem. Tutaj mamy takie greckie słowo kakas. Kakas. Czyli zło. I to zło, czyli miłość bliźniemu, zła nie wyrządza. I to słowo, które u nas jest po polsku, czy tu po czesku na tablicy wyświetlone zło, to my mówimy zło. Ale to w Grece, to słowo ma trzy głębokie znaczenia. To nie jest to... Pamiętacie, tak samo my mówimy miłość na przykład, nie? To już znacie na pamięć, nie? Że miłość to... My mówimy miłość po polsku, wy mówi, czy niektórzy z was, co tu mówią po czesku, mówią laska, nie? I wszystko. Ale Greka mówi albo agape, albo fileo, albo eros i to jeszcze nie jest nawet koniec, nie? Podobnie zło nie jest... No zło, a co to jest zło? No nie wiem, po prostu zło. To, co ja chcę, to jest zło. Nie. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. A więc czego nie robi bliźniemu miłość? Jak mówiłem, greckie kakas, czyli zło, i ono ma trzy definicje, trzy rzeczy znaczy. Po pierwsze oznacza zło, tak zwane zło z natury, o, naturalne zło. To zło czuć, to zło widać i wiadomo, że tak nie powinno się czynić, że to jest złe. I koniec. Tego nie wolno. I to wiemy, są takie rzeczy, nie? Robisz coś i wiesz, że nawet gdyby cię złapali, nawet twoi przyjaciele, nawet twój mąż czy żona, każdy, nawet absolutnie kochający cię człowiek, powiedziałby ci, no toś nie powinien był zrobić. To jest zło z natury. Nie ma co już więcej o nim mówić. Myślę, że zrozumieliście mnie tu. Nie wiem, ktoś z was mi coś zrobił, krzywo na mnie popatrzył, może mi ręki nie podał, bo niektórzy i o takie rzeczy się potrafią gniewać. Są tak ludzie, wiecie, na ołtarzu stoi ich ja. Wtedy to jest już powód do gniewu dla nich. To, nie wiem, poszedłbym ci, przebił nożem opony w samochodzie i porysował gwoździem drzwi w aucie. Nikt z tego zboru by mi nie powiedział, Mirek, dobrześ mu zrobił. Mam nadzieję, że nikt. Tylko każdy powiedział, chłopie, co się z tobą dzieje? To jest zło widoczne, naturalne. To jest zło, które wylazłoby ze mnie jak szydło z worka. No bo krzywo na mnie patrzył, nie podał mi ręki, to co? Lubi mnie? Nie. Niech ma za swoje. Nikt z was by się ze mną nie zgodził. Każdy powiedział, chłopie, ty się idź leczyć, dobrego lekarza znać, albo poproś o modlitwę. To jest zło naturalne. Drugie zło jest niesamowite, które to słowo kas oznacza. To jest zło z głębi. Nie umiem tego lepiej po polsku powiedzieć. Zło z głębi, czyli to jest to, co robimy,
czujemy, myślimy, to jest to zło, które potrafi się uśmiechać. To jest zło, które się uśmiecha i podaje rękę. Chwała Bogu. Ale ty wiesz, że on cię nie lubi. Ty wiesz, że to jest Judasz duchowo. To jest zło ukryte. Chwała Bogu. Ale bracie, musisz mu wybaczyć. Ja mu wybaczyłem. Tak? Wiecie, o czym mówię? Zło, ono, to zło jest kulturalne, ono się umie zachować, ono czeka. Ono jak pająk w pajęczynie na muchę czeka, czeka, czeka. Potem cię dochodzą słuchy, że ten, co ci podawał rękę w kościele, był tu i tam, ale agape to tam nie było. Wiecie, o czym mówię? Zło z głębi, z tego zła, to jest ten rodzaj zła, z którego rodzą się plotki, zazdrość, zawiść. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. To jest ten rodzaj zła. Jego podstawą jest niegodziwe wnętrze. To jest pułapka dla bliźniego. Mówię, to jest jak wielki czarny pająk w duszy, który robi pajęczynę na swojego bliźniego. Poczekaj, ja go pewnego dnia. To jest to zło, które mówi, a nie mówiłem. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. To jest ta podłość, która próbuje Pana Boga wciągnąć. To jest to zło, które się cieszy, że ci coś złego przydarzyło. To jest to zło, które mówi dobrze mu tak, zamiast wzbudzić żal. To jest to zło, które pokazuje, że nie ma w nas Jezusa, jeśli je mamy w sobie. Możemy sobie mówić, co chcemy, ale miłość takiego zła bliźniemu nie wyczyni. Wiecie, poczujesz to, kiedy widzisz, jak się bliźniemu dzieje. Może ten bliźni nie jest ci życzliwy, ale żal ci, boli cię serce za to, co się mu stało. Nie możesz sobie, wcale byś mu tego nie życzył, nie? A to zło na odwrót. I trzecie definicje zła tutaj, to jest zło będące takim trwającym oporem. To jest inny rodzaj zła. Taką szkodliwością radioaktywną, bym powiedział w naszym języku. To jest takie zło, wiecie, które... To już nie jest to zło, co czeka, knuje i kiedy przychodzi dzień, a masz i zdradza, jak Judasz. To nie jest to czynne zło, które idzie i w furii robi złe. To jest zło, które mogę dwie rzeczy przyrównać do niego. W naturze dwie rzeczy odpowiadają definicji tego trzeciego zła. To jest nowotwór, rak, on działa powoli, ale zabija. Czy śpisz, czy jesz, czy żyjesz, morduje. I ci, co cię kochają, będą się modlić, lekarze cię będą leczyć, a rak w środku próbuje cię zabić i trzeba jego się pozbyć. I to jest ten rodzaj zła w twojej duszy. On się nie przyznaje. Jemu nie przeszkadza, że jesteś w kościele. On swoimi mackami dotyka twoich poglądów, twoich opinii, twoich zwyczajów. On jest i czyni cię złym i bliźniemu zło wyrządza. To jest zło, które przypomina rdze w samochodzie. Żaden kierowca, który wysiada ze swojego auta i widzi, że jest zardzewiałe, nie patrzy na to zło i mówi, a jutro będzie mniej, zagoi się. Nie, rdza na samochodzie się nigdy nie zagoi. Jej będzie nie mniej, tylko coraz. I dlatego tego się trzeba pozbyć. To jest najlepiej, jak wam umiałem wyjaśnić tą definicję tego zła. I teraz miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Słyszycie mnie, przyjaciele? Czyście mnie usłyszeli w tym studium biblijnym? Czy coś w nas to zmieni? To właśnie brak takiej miłości, o jakiej jest tu miejsce, będzie zabijać Kościół. Nas nie zabije to, że nam się zepsuje ogrzewanie. A może co miękci pójdą do domu, bo im będzie zimno. To nas nie zabije, to nie zabiło Kościoła. Nie zabije nas to, że nam budynki ktoś kiedyś pozabiera. To już się działo w historii i może znów się pewnego dnia stać. Ale to Kościoła nie zabije. Nie zabije Kościoła to, kiedy poaresztują niektórych z nas, a innym zabronią tu przychodzić i zburzą kościoły. To już też w historii było w innych krajach. To Kościoła nie zabiło. Jeśli chcecie wiedzieć, jeśli gdzieś na świecie stoi budynek kościelny, który już jest pusty, i ludzie mówią, wymarł ten kościół. Jedni pytają, dlaczego? Albo pastor, albo członkowie, albo tam coś zrobili, albo... Nie musicie listy robić. Tam brakło agape, która bliźniemu zła nie wyrządza. To zawsze będzie prawdą. Jeśli chcecie, aby nasze kościoły
się powiększały. Jeśli chcecie kochać ciało Chrystusa, to niech się ten werset w waszym sercu na pamięć zapisze. Rzymian 13, 10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. To jest nasz motyw i nasze kroki. Wstańmy do modlitwy. Ja nie wiem, w jakiej sprawie. Nie wiem, czy dużo, czy mało. Nie wiem, w którym miejscu. Ale jeśli w jakimś miejscu Duch Święty w czasie tego kazania się ciebie dotknął, to chcę ci powiedzieć, podnieś rękę, daj nam znak, żebyśmy się o ciebie pomodlili. Jest ktoś taki? Nikt cię nie będzie pytał o szczegóły. Jest jedna ręka, druga. Resztę kościoła proszę, popatrzcie na tych, co podnoszą rękę. Przytrzymajcie chwilkę dłużej, żeby was inni widzieli. Bo to są ludzie, którzy mówią, proszę o modlitwę. Jak to zawsze mówią, są we właściwym miejscu, są w kościele. Kościół to jest miejsce, gdzie się prosi o modlitwę. Ci, którzy nie podnieśli, a czujecie, że dziś jesteście tymi, którzy się mogą o nich pomodlić. Może stoisz koło takiego człowieka. Może chcesz go przytulić. Może chcesz położyć na nim swoje ramię, jeśli się wystarczająco dobrze znacie. Jest nas tu dużo. Nie mówię, żebyś łamał sobie coś. Może nie wiesz, kto to jest i się boisz. To nie musisz. Po prostu podnieś rękę. Ale ukochajcie tych, którzy podnieśli rękę. Wyświadczcie im miłość. A ta miłość dziś będzie się nazywać modlitwa. To nie o to chodzi, że ja mam jakiś papierek, jestem jakimś tu pastorem, czy kaznodzieją, już może pastorem to nie, ale ja nie mam żadnych większych uprawnień do modlitwy niż ty. Jesteśmy ciałem Chrystusa i możemy się o siebie modlić. Powiecie amen? To zróbmy to. Ojcze w niebie, prosimy cię o tych, co podnieśli nieśmiało niektórzy swoje dłonie. Proszę Cię, Panie, głęboko też o tych, co nawet odwagi już ręki podnieść nie mieli, bo albo w nic nie wierzą, albo żyją w takim bólu i gdzieś w takim zamieszaniu, że nawet nie wiedzą w ogóle, co tu było mówione. Cokolwiek, w jakimkolwiek stanie dziś ktoś jest, czy żyje w bólu, czy w poczuciu winy, prosimy Cię o to, abyśmy się stawali zdrowym, takim zdrową społecznością. Zdrowym przedstawicielem ciała Chrystusa, zdrowym zborem, kościołem, miejscem, gdzie ludzie zobaczą, że Jezus miłuje i nie dodaje do tego żadnego ale. Błogosławię tych, którzy podnieśli dziś swoje dłonie. Panie, sam podnoszę moją rękę. Proszę Cię, daj mi cierpliwości. Daj mi, Panie, zawsze pogodnego ducha do mego wnętrza. Oto Cię proszę o siebie i o każdego z nas tutaj, którzy służymy świadcząc o Tobie w pracy, w szkołach, wszędzie, gdzie jesteśmy. Daj mi, Panie, być człowiekiem, gdzie Jezusa będzie widać. Dziękuję Tobie za słowo. I zapisz w moim sercu, proszę Ciebie, dzisiaj, Duchu Święty, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Amen.